Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony, jak zawsze, kłania się w pas serdecznie Mariusz Borkowski. Cześć. Cześć. Witam serdecznie wszystkich po, z mojej strony przynajmniej, dwutygodniowej przerwie. Tak, ciebie w dwóch odcinkach podcastu. Wszyscy się pytają, gdzie jest Paweł? Bez Pawła to już nie jest już ten sam nie jest podcast. To samo. Kiedyś to były podcasty, teraz nie ma podcastów. Bardzo dużo rzeczy się nagromadziło po prostu na mojej głowie i nie mogłem się pojawić. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam jeszcze raz. Obiecuję poprawę i no, będę musiał to jakoś nadrobić tymi podcastami. Paweł jest bardziej zapracowany ode mnie, taka jest prawda. Jest po prostu rozchwytywany niczym gwiazda YouTube. A propos YouTube'a, mam nadzieję kiedyś wrócić na Twitcha, także może kiedyś tą gwiazdą będę. No my teoretycznie powinniśmy wrócić. Również. No, tak czy inaczej, dawajcie nam znać wszyscy i w komentarzach, i na Discordzie, czy chcecie naszego powrotu do streamowania gier. Ale też gdzie można nas słuchać, tak? Bo można nas słuchać na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie, na Apple Podcast, na wielu, wielu innych platformach streamujących podcasty, tak? Więc serdecznie tutaj z Pawłem zachęcamy do słuchania nas i jak zawsze dziękujemy za wasze komentarze, lajki, dislajki, no i te dzwoneczki. Dzwoneczki są ważne, są istotne. No a my cóż, dzisiaj będziemy mieli... Chyba gruby temat do rozmowy. To akurat przyznaję. Tak, to się cię... Paweł właśnie te... Bo to jest 30 odcinek podcastu, to trzeba już powiedzieć sobie. Ojej, rzeczywiście. No to 30 odcinków czekałeś, żeby w końcu o tym temacie powiedzieć. Chociaż gra, o której za chwilę będziemy rozmawiać tutaj z Pawłem, ma okrągłą rocznicę, bo to już 35 lat. Tak, to już 35-lecie, dokładnie. No ale zanim dojdziemy do tego tematu, bo naprawdę szykuje się coś dużego, muszę przejść do naszego stałego działu, czyli Mariusz, co tam u ciebie słychać? Tak, no trochę tych albumów było, nie ukrywam. Ja staram się zawsze dobierać te dwa tytuły, nie chcę troszeczkę przesadzać z tą muzyką. Poza tym Paweł na pewno też jakieś interesujące dla was albumy znalazł dzisiaj. Tak więc jeżeli chodzi o mnie, to zespół Bad Bad Not Good, album Talk Memory, i choć sama kapela no, w sumie bardzo dobrze znana mi, to jednak dzięki naszemu koledze Pawłowi z grupy naszej Discordowej, którego serdecznie pozdrawiamy, też pozdrawiamy wszystkich naszych kolegów i koleżanki, no, dowiedziałem się o nowej płycie zespołu Bad Bad Not Good, zatem jeżeli sobie cenicie niesforne dźwięki z pogranicza jazzu oraz masę różnych nadinterpretacji instrumentalnych, to kanadyjski kolektyw jest dla waszych uszu. Tak więc serdecznie zachęcam. Na razie wstępnie dobry album, przesłuchałem go, tak więc polecam. Zaś jeżeli chodzi o drugą pozycję, to Grease Piano Collection. Miałem okazję teraz przesłuchać tego albumu, bo ta premiera była kilkanaście tygodni temu. David Peacock, producentem, a także orkiestratorem tego albumu, przygotował pod fortepian aranżację, natomiast zagrał utwory Augustin Maguya Gonzalez. I to są członkowie, jakby można powiedzieć, dużego zespołu wytwórni fonograficznej Materia Collective, znanej głównie z wydawania albumów z różnymi oficjalnymi aranżacjami muzyki do gier wideo. No i tym razem wytwórnia sięgnęła po twórczość zespołu Berlinist, to jest hiszpańska kapela, można powiedzieć, taki zbiór trochę kompozytorów.
który w 2018 roku oczarował swoją taką minimalistyczną muzyką do gry Gris. Zaś sam album Gris Piano Collection tylko potwierdza ten minimalizm, choć niekiedy pomiędzy klawiszami da się również usłyszeć dynamiczne kawałki, które okrasiły przygodę głównej protagonistki. Tak więc zachęcam tutaj do przesłuchania tych obu albumów. Jeżeli faktycznie cenicie sobie taki troszeczkę niesforny jazz, to nowy album zespołu Bad Bad Not Good powinien spodobać się wam, szczególnie jeżeli chodzi o takie troszeczkę niekonwencjonalną muzykę, a jeżeli szukacie noc na, no, nie wiem, do poduchy albo w noc na jakieś takie, powiedzmy teraz te długie jesienne dni, to muzyki, to na pewno ten Gris Piano Collection powinien przypaść wam do gustu. Pawle, a co u ciebie się kręciło na krążku? Wiesz co, ja muszę wrócić, jakoś nadrobić te dwa tygodnie, więc powiem o tych rzeczach, które słuchałem przez ten czas i które zapadły mi w pamięć. Pierwsza rzecz to jest przeze mnie długo oczekiwany album z muzyką do gier Judgment i Lost Judgment, czyli ostatnich, czyli spin-offu serii Yakuza, oczywiście autorstwa Ryuga Gotoku Studio. Długo przeze mnie oczekiwane, bo cały czas narzekałem na to, że muzyka z gier serii Yakuza, no przynajmniej nie wszystkich jeszcze, już są na przykład na platformach streamingowych, można je nawet zamówić, kupić. A z Judgment i Lost Judgment to była taka sytuacja, że no już muzyka z pierwszego Judgment no, nie pojawiła się nigdzie i myślałem, że przy Lost Judgment to się zmieni. I się zmieniło, na szczęście. Soundtrack z obu tych tytułów pojawiło się między innymi na Spotify i mogłem to w końcu przesłuchać. I jeśli miałbym być szczery, bo recenzja tego soundtracku oczywiście pojawi się na stronie, ale już teraz mogę powiedzieć, że zdecydowanie lepiej tę muzykę słucha mi się w grze niż poza nią. Tak samo było w porównaniu do pierwszej odsłony? Jest podobnie. Ja nie mówię, że ona jest zła, ja nie mówię, że ona jest odrzucająca czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu zarówno z pierwszej i z drugiej części jakoś, nie wiem, jakoś nie potrafiłem oddzielić obrazu od dźwięku. Tak w przypadku Yakuzy nie miałem z tym żadnego problemu i te wszystkie, wiesz, podnoszące ciśnienie, motywy mogłem słuchać stojąc w kolejce do żabki. Tak w przypadku tego tytułu to jest raczej niemożliwe, bo są takie upbeatowe kawałki, ale jest mnóstwo takich motywów zdecydowanie spokojniejszych, zdecydowanie takich stonowanych, które pojawiłyby się, no nie wiem, w pierwszym lepszym filmie kryminalnym. Może w taki sposób bym to powiedział. Zresztą ale ja się nie dziwię, bo Judgment, Lost Judgment to było, nie było, to są gry akcji, to jest fakt, ale to jest przecież, tam przejawia się w bardzo dużej mierze taki motyw właśnie detektywistyczny, kryminalny, gdzie dzieje się przemoc i trzeba rozwiązywać zagadki. A to nie jest poziom Yakuzy? Jeśli chodzi o kawałki, które nam towarzyszą podczas nakładania po twarzy przeciwników, to jest porównywalne. To jest zdecydowanie porównywalne i naprawdę świetnie mi się tego słucha, zwłaszcza jednego utworu, który się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, teraz mówię to z pamięci, Destiny. To jest taki motyw, który pojawia się dosłownie, prawie że przy samym końcu gry, gdzie trzeba stłuc taką potężną armię przeciwników i tego się naprawdę słucha świetnie. To jest naprawdę porównywalne z Yakuzą. Natomiast mówię, połowę soundtracku stanowią właśnie takie utwory, a połowę takie motywy, zdecydowanie mówię, spokojniejsze, bardziej stonowane, no, które trochę zalatują takim klimatem noir. O, w taki sposób. Dlatego fajnie te motywy upbeatowe słucha mi się może z osobna, ale cały soundtrack, tak jak mówię, trudno mi oddzielić od obrazu, od tego, co się dzieje na ekranie. No tak czy inaczej, więcej na ten temat będę mógł
napisać w recenzji. Od razu tylko jeszcze dopowiem, że autorem soundtracku jest Hidenori Shoji, czyli czołowy kompozytor serii Yakuza. Tutaj też dał z siebie naprawdę wiele i mówię, muzyka mi się bardzo podoba, ale nie potrafię jej oddzielić od fabuły, od obrazu. Po prostu musicie usiąść, zagrać po prostu w grę. Taka jest moja rada. Tak cały czas mówisz o tej Yakuzie, kiedyś koniecznie musimy zrobić podcast na temat muzyki do Yakuz i chyba Arka Rejkowskiego zaprosić, bo to jest taki drugi maniak. Nie wiem, czy znam jeszcze kolejnego takiego maniaka jak ciebie. Chociaż może Mateusz Gołom jeszcze chyba. To musimy go zapytać. Na pewno Arek, na pewno. Ja swojego kumpla namówiłem do zagrania w Yakuzę Zero. No powiem to tak. Już go nie widziałem. Już go nie widzę. Ja już go nie widziałem. Nie, co chwila mi pisze wiadomości, jest po prostu zachwycony tą grą i powiem to tak, jak Yakuza Zero składa się chyba z 16 rozdziałów, jeśli dobrze pamiętam, no to po tych, bo ja wiem, dwóch tygodniach jest chyba w czwartym rozdziale dopiero, bo po prostu się wciągnął w cały świat i przechodzi wszystkie subquesty, minigry, po prostu jestem zachwycony. Może go kiedyś zobaczę. Drugi taki... Widzę w garniturze z tatuażem smoka na plecach, mamy z żelem taki, na włosach. Mamy taki plan na mój wieczór kawalerski. Od razu powiem. Trzymam to za słowo, że to ja pomyślałem, że może na Halloween coś takiego. ale wiesz co, wieczór kawalerski, wiesz, ubieramy się jak z Yakuzy. Tak. Czemu nie? Tak. Ja się na to piszę już od razu. Konrada jeszcze trzeba było. Jestem jak najbardziej za. A drugi soundtrack, można nazwać, że robię tu pewien teaser, bowiem bardzo malutki teaser, bo planuję o tej grze, czy raczej serii, napisać duży tekst na Game Music w serii Retro Muzyki, tak jak to zrobiłem w przypadku mojego ostatniego tekstu o Skies of Arcadia. Mianowicie chodzi mi o muzykę z serii Baten Kaitos. Może niewiele osób wie, może niewiele osób pamięta, ale GameCube, no, może nie miał wielu gier, ale miał naprawdę bardzo, bardzo potężną taką bibliotekę takich naprawdę potężnych, wartych zapamiętania tytułów. Myślę, że Baten Kaitos do tej biblioteki jak najbardziej się zalicza, zwłaszcza, że to jest jeden z bardzo nielicznych JRPG-ów, które mogę polecić z GameCube'a. Bardzo nieoczywisty tytuł, który jak się okazuje ma dużą rzeszę fanów. To jest dla mnie akurat zaskakujące i trochę dziwne. Pamiętam, że kiedy prowadziłem bloga na chyba tam Blerze, tak mi się wydaje, pisałem o jakichś różnych JRPG-ach i nie tylko zresztą. To jakąś tam czytelność miałem i jakieś tam lajki dostawałem, ale kiedy wspomniałem o Baten Kaitos i pojawił się hashtag Baten Kaitos, no to powiem ci szczerze, ta czytelność po prostu wzrosła. Tych czytelników mi przybyło, tych lajków mi przybyło, po prostu ludzie się rzucili na tę grę i to jest dla mnie swego czasu fenomen. Ja muszę do tej... ja już w zasadzie wróciłem do tej gry i powoli ją przechodzę i staram się przypomnieć sobie, czy nie wiem, wyjaśnić sobie, na czym polega fenomen tej gry, ale przede wszystkim oczywiście skupię się na muzyce mojego ukochanego Motei Sakuraby, który osobiście brał udział w sesji nagraniowej każdego z zawartych na tym soundtracku tracków. Łącznie jest tych motywów chyba ze 100, jakieś ponad 100, i w każdym z nich brał udział. I to, co on wspomina, to, że najtrudniej było skomponować motyw przewodni do Baten Kaitos. Na razie tyle mogę powiedzieć. To jest tylko teaser tekstu, który przygotowuję. Na pewno będzie bardzo dużo właśnie takich mniejszych, większych ciekawostek o procesie powstawania tej muzyki, tej ścieżki dźwiękowej, o tym, jak sam Motoi Sakuraba wspomina swoją pracę. Ale to, co już mogę teraz powiedzieć, to, że jeśli macie okazję zamówić nawet soundtrack, bo on został kiedyś wydany na płycie CD, albo macie okazję w jakiś inny sposób posłuchać tej muzyki,
muzyki, ja naprawdę polecam. To jest Motoi Sakuraba at its finest. Jeśli słyszeliście kiedyś gry z serii Tales of albo Star Ocean z udziałem muzyki Sakuraby, no to jest właśnie to. To jest kwintesencja jego pracy. Naprawdę, naprawdę polecam. Wisienka na torcie, jeśli chodzi o japońskie RPG, zwłaszcza na konsole Nintendo GameCube. Rozgadałem się strasznie, te 2 tygodnie mi szkodzą i szczęka mnie boli, więc przejdziemy może do naszego tematu głównego. A mianowicie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o dosyć nietypowym gatunku gier, ale raczej podgatunku gier. Mianowicie mówimy tutaj o Metroidvanii. Mariusz, czy ty wiesz, czym jest Metroidvania? Czy znasz genezę? Do tablicy. No tak, jak najbardziej znam genezę. Zresztą teraz w sobie chyba oboje gramy, chyba nie tylko my, jeszcze ale jeszcze nie, kilka... to za chwilę. Okay. Znam jak najbardziej genezę i wiemy, kto zapoczątkował tą genezę. Nie wiem, czy mam mówić, czy bo wtedy jak już zacznę tak się rozkręcać, to zdradzę już chyba, tak? Chyba pierwsza gra na Nintendo to zapoczątkowała. Tak, pierwsza gra Nintendo, która zapoczątkowała ten gatunek, to była oczywiście gra Metroid, wydana przez oczywiście nasze niezawodne Nintendo na konsolę Nintendo Entertainment System i okazała się wielkim sukcesem i stała się w pewnym sensie inspiracją dla wielu oczywiście kontynuacji tej serii, dla spin-offów na kolejne lata. Taka święta trójca Nintendo, Super Mario, The Legend of Zelda i Metroid. Dokładnie. Mamy świętą trójcę, już oficjalnie powstała. No i Metroid zapoczątkował rzeczywiście taki podgatunek, o którym jeszcze wtedy chyba nikt nie wiedział, że będzie podgatunkiem. No ale fakt faktem, to co widzieliśmy na ekranie, to jak Samus chodzi po korytarzach, pokonując różnego rodzaju przeszkody, stwory, kosmitów, to jak gapiliśmy się godzinami na mapie, żeby zorientować się, gdzie byliśmy, gdzie nie byliśmy i tak dalej, no to okazało się wielkim sukcesem. A później, i to mogę tak tylko dopowiedzieć, że w 1997 roku ukazała się Castlevania Symphony of the Night, która wykorzystała te pomysły użyte w Metroidzie. Odświeżyła gatunek. Tak, dokładnie. Rozwinęła wszystkie pomysły, które pojawiły się w klasycznym Metroidzie. No i niedługo po premierze gry wymyślona została nazwa dla tego podgatunku, czyli Metroidvania. To jest taka historia w skrócie. A mówimy o tym podgatunku nie przez przypadek, ponieważ nie tak dawno odbyła się premiera, naprawdę długo oczekiwana premiera gry Metroid Dread na Nintendo Switch. Chociaż nikt nie wiedział o tym, o tej, dopóki Nintendo na konferencji nie pokazało, tak? Tak jest, to był wielki szok. To był wielki szok, jak Samus ucieka przed robotem Amy. I ludzie wpadli w zachwyt. Ja przyznaję, też wpadłem w zachwyt, po prostu siedziałem wbity w fotel, zobaczyłem, jak ta gra wygląda i powiedziałem sobie, to ja to muszę mieć. Ale do moich zachwytów przejdziemy oczywiście, ale tu najpierw pytanie do ciebie, Mariusz, bo przypomnij mi, jeśli ja się mylę, ale to jest chyba twoja druga gra z serii Metroid. Trzecia. Pamiętam. Pierwsza to była druga część na Game Boya, Return of the Samus. O tym zapomniałem. To była druga część, a później wersja Super Nintendo. Metroid, to była druga odsłona, no i teraz, znaczy nie, bo przecież jeszcze w Metroid Prime grałem, to jest czwarta, bo jeszcze jak miałem GameCube'a, to jeszcze na Metroid Prime to jest taka jeszcze inna odnoga, to... No, zgadza się, ale no jakby nie patrzeć należy do całego tego cyklu gier i... Tak, to czwarta Metroid Dread to jest moja czwarta taka gra. Wiadomo, że jest o wiele, wiele, kilka jeszcze innych, bo tam jeszcze było, pamiętasz? Tak. To je będę omawiał, bo we nie wszystkie grałem, więc...
Ale odpowiadając na twoje pytanie, tak, to jest oficjalnie moja czwarta gra. Mhm. I jak w ogóle, jak wspominasz te gry? Mówię o tej tych metroidach dwuwymiarowych oczywiście. Ja pamiętam, jak za dzieciaka bardzo dużo się grało w gry platformowe. Dalej chyba lubię te gry platformowe, takie zręcznościowe, bo jakby nie patrzeć, to Metroid to jest taka troszeczkę gra zręcznościowa, wymaga nawet takiej szybkiego reagowania na sytuację, na środowisko, które nas otacza. I też to wiąże się z tym, że trzeba gdzieś tam jakieś klawiszologię wtedy stosować i z biegiem lat, kiedy pojawiały się nowe osprzętowania, to pozwalało deweloperom tworzyć jakby bardziej rozwinięte te plansze, no i też jakby same umiejętności głównej bohaterki, bo to też warto dodać, że z historii, jeżeli nie wiedzieliście o tym, ale Nintendo przez bardzo długi okres czasu, kiedy pierwsza odsłona Metroid wyszła na NES-a, to nikt nie wiedział, że to jest kobieta. Dopiero kiedy kończy się grę, bohater ściąga hełm i się okazuje, że to jest kobieta, tak? Takie zakończenie było możliwe do zobaczenia pod warunkiem, że ukończyłeś grę w odpowiednim czasie. Tak, tak. Tak, bo jeśli coś wam zajmowało zdecydowanie za dużo czasu, no to mieliście takie zakończenie, że mieliście postać w hełmie, która wam macha, czy tam stoi, nie pamiętam, chyba machała. Ale no kiedy... Było kilka chyba wersji, mi się wydaje, że... Oj tak, było kilka wersji. Jedna ze strojem, druga bez hełmu, no i trzecie było, pamiętam, że bez stroju w ogóle. Czyli była tak, sama tak. Samus w bikini. Tak, było coś takiego. Tak więc to był szok, bo jakby nie patrzeć, to była chyba jedna z pierwszych bohaterek kobiecych. No, ale żeby się to nie zagłębiać, bo też chcemy porozmawiać z wami i też z Pawłem chcemy porozmawiać o muzyce, tak więc ja pamiętam bardzo dobrze tą serię, a szczególnie za czasów Game Boya i wiem, że była bardzo ciężka, bo tam już teraz naprawdę nie umiem sobie przypomnieć, jak było rozwiązane kwestie podglądu mapy, ale sądzę, że to chyba trzeba było Start albo Select nacisnąć i ci się na cały ekran wtedy wyświetlała ta mapka. No teraz jest o wiele łatwiej, bo czasami się pojawia w prawym albo górnym rogu, ale dalej czasami trzeba, nie wiem, tam wejść do menu, żeby zobaczyć w lepszej jakości i w rozmiarze tą mapkę. Natomiast tak, moja ta historia, zresztą chyba o tym rozmawialiśmy o nie wiem, dwa czy trzy podcasty wstecz o tych ulubionych grach z Nintendo, czy takich pierwszych grach, no to ta była jedna z moich pierwszych gier też. Metroid to był właśnie pierwszy i pamiętam, że był trudny. Później chyba kolejny to był Metroid Prime na GameCube'a, no to już wiemy wszyscy, że to zupełnie z całkiem innej perspektywy, no bo to z pierwszej perspektywy grało się w tą część, jak zazwyczaj to były takie platformowe 2D tytuły, no to teraz twórcy poszli troszeczkę o krok dalej i taki eksperyment zapodali. W porównaniu później do kolejnych, no to na Super Nintendo, no i powiem tak, że zrobiła na mnie jeszcze większe wrażenie Metroid, no bo to chyba się nawet tak, Super Metroid mówi się, że to jest chyba najlepsza odsłona z całego tej serii gier o Samus, niektórzy oczywiście mówią, że to jest Metroid Prime. Może teraz się zdarzą takie głosy, że Metroid Dread będzie taką najlepszą odsłoną, bo już w recenzjach piszą o tym, że to jest chyba najlepsza odsłona. Ja tak mówię, ja nie jestem może jakimś tam, powiedzmy, takim konserwatywnym, strasznie zatwardziałym fanem tej serii, tak więc ciężko mi powiedzieć, która odsłona jest lepsza. Ja na pewno przy każdej się dobrze bawiłem, a jeżeli chodzi o stronę takiej muzycznej, no to na pewno The Return of the Samus, tak, czyli na Game Boya. Bardzo dobrze pamiętam tą muzykę, w ogóle ten cały chiptune, Tanaki, no
no nie da się podrobić tego stylu. Fantastyczne są te kawałki. Nawet teraz, jak się słucha, to one się nie zestarzały, mimo tego, że no, brzmią jak brzmią, ale naprawdę te takie archaiczne dźwięki to jest to, co ja lubię. Ja lubię w ogóle wracać do takich tematów. No i sądzę, że niektóre kawałki z Metroida Prima, zresztą top 10 jest na naszej stronie, jeżeli chodzi o najlepsze utwory z Metroida. No i teraz skłaniam się ku temu, że z Metroid Dread mam chyba tam z dwa, może takie trzy utwory, które no, robią wrażenie. No ale nie wiem, to chyba o muzyce za chwilę będziemy o muzyce do Metroida Dreada rozmawiać. Tak, nie wiem, no w takim ogólnym zarysie to u mnie to tak wyglądało. Ja sądzę, że ty chyba miałeś więcej jednak tych tytułów do ogrania. Znaczy, u mnie to wyglądało w ten sposób, że Metroid, ten pierwszy Metroid pojawił się na którymś z kartridży do Pegasusa. Wiesz, jak były te wszystkie kartridże pod tytułem 1000 gier w jednym, no to na którymś pojawił się Metroid. I pamiętam, że bawiłem się przy tym tytule naprawdę świetnie. Chyba to, co jest charakterystyczne dla całej serii w ogóle, to są dwie rzeczy. Jedna to jest muzyka, do której za chwilę oczywiście przejdziemy, ale drugą taką rzeczą to jest intuicyjne sterowanie. Nie było takiego momentu, żebym nie wiedział, co mam robić, ani co wcisnąć, ani gdzie się udać. Nie było niczego czegoś takiego. Mimo, że cała seria też charakteryzuje się tym, że jest trudna. Że jest trudna, ale pod tym kątem, że jest wymagająca. To jednak nie miałem takiego problemu, żeby nie wiedzieć, który przycisk uderzyć. A jeśli chodzi o moją dalszą przygodę, no to powiem tak. Metroid 2 Return of Samus pojawił się w moim życiu zdecydowanie później. Ja pamiętam, że mój kolega miał Game Boya i na nim grał w Metroida, ale nigdy mi nie pożyczył ani gry, ani konsoli i nie mogłem zagrać, więc dopiero po iluś latach sobie nadrobiłem. A takim drugim tytułem metroidowym to był Metroid Fusion na Game Boy Advance i powiem to tak, jeśli zrobilibyście sobie kiedyś taką listę najładniej wyglądających gier na Game Boy Advance, no to myślę, że Metroid Fusion pojawiłoby się na spokojnie w tym zestawieniu w top 10, może nawet w top 5. Naprawdę i wygląda i brzmi przefantastycznie nawet do tej pory. Super Metroidem, tak się trochę cofnę, Super Metroidem też troszkę później się zapoznałem, ale to akurat powiem to, co Mariusz powiedział. To, że wielu fanów uznaje Super Metroid za najlepszą odsłonę całej serii i ja się ku temu przychylam. Taka jest prawda. Super Metroid jest fantastyczną grą pod każdym względem. I level designu, i oprawy graficznej, i efektów, i dźwięku przede wszystkim połączonym z muzyką. To jest chyba taki tytuł, który raz na zawsze zdefiniował całą serię, jeśli o to chodzi. Bo muzyka jest ambientowa, ona jest cicha, ona istnieje w twojej głowie, ale najważniejsze to są te wszystkie dźwięki, które wydobywają się na każdej planszy, którą odwiedzasz. To jest fenomenalnie. Czujesz się po prostu, jakbyś brał udział, nie wiem, w filmie obcy. Tak, nie ma czegoś takiego. Eksploracji. Nie ma czegoś takiego jak w pierwszym Metroidzie, że masz tam takie nawet przyjemne utwory, no ale to jest, wiesz, to jest tak jak no, Nintendo, tak? Jak Pegasus, czyli no masz. Nie może być cała gra utrzymana w ponurym tonie, muszą być tam jakieś lżejsze kawałki. Super Metroid to jest po prostu jakieś 20-30 poziomów wyżej, przyznaję. Więc ja się nie dziwię, że Super trudno Metroid. Jest poziom trudności jest tam. Poziom trudności to jest jakieś nieporozumienie, ale ponownie, jeśli. Metroid jest trudny, fakt, ale on jest trudny pod takim kątem, że jest wymagający. To nie jest tak jak, nie wiem. No czasami game designerzy idą tak. Nie wiem, taką leniwą ścieżką, że damy tutaj mocno po prostu postać, mocnego przeciwnika i masz. Martw się z tym. No nie, tu czegoś takiego nie ma. Tu wszystko jest do bólu precyzyjne.
I wszystko polega na twoich umiejętnościach, więc jeśli schrzaniłeś robotę, no to jest twoja wina. Ale jeszcze wracając do tych Metroidów, to też miałem swoją przygodę z Metroid Prime, ale nie pamiętam, czy z jedynką, czy z dwójką, czyli Echos, przyznaję szczerze. Wydaje mi się, że to było z jedynką, że mieliśmy w domu GameCube'a przez jakiś czas i ten Metroid po prostu się przejawił i pamiętam, że naprawdę fajnie mi się w ten tytuł grało. Podobnie jak w Metroid Prime Hunters, który pojawił się na Nintendo DS-a. Ja byłem... Na początku nie byłem przekonany do tego, żeby do tej koncepcji, żeby przynosić trójwymiarowego Metroida na Nintendo DS. Jeśli ktoś pamięta, no to Nintendo DS był raczej słabą technicznie konsolką w porównaniu z PSP. I myślałem, że tego po prostu nie udźwignie. Biję się w pierś, myliłem się bardzo. Metroid Prime Hunters nie tylko wygląda fenomenalnie, brzmi fantastycznie, ale też sterowanie jest po prostu genialne. Jeśli macie taką dostępność, po prostu zagrajcie. No i Metroid Prime 3 Corruption na Nintendo Wii, w które również, podobnie jak w pierwszy Prime zagrałem. Mega mi się podobał i z wielką chęcią zagrałbym również wersję na Switcha. Ominęła mnie tylko Metroid Other M, przyznaję. Widziałem jedynie gameplaye, widziałem jedynie playthrough, ale sam nigdy nie zagrałem, ponieważ nie miałem dostępu do tej gry w ogóle, więc ta część mnie akurat ominęła. No i teraz Mariusz, Metroid Dread. I koniec podcastu. I koniec. I wow. I taka bomba atomowa. Ale akurat, jeśli mogę... Tak, jasne. Będę kontynuował. Jeśli chodzi o Metroid Dread, ja muszę się mocno zastanowić, czy jest rzeczywiście lepsza od Super Metroida, bo naprawdę się nad tym zastanawiałem i to nie są żarty. Siedziałem i tak myślałem, ja jestem jeszcze w połowie gry, bo lubię sobie dawkować, to po pierwsze, a po drugie nie mam niestety już za dużo czasu, żeby grać. Tak, ten tytuł się trzeba go dawkować. Trzeba go dawkować. Zasadzie, zwłaszcza, że przychodzicie w dwie noce albo trzy. Dokładnie, zwłaszcza, że on jest krótki, co niektórzy uważają to za wadę, ja tego nie uważam za wadę, wręcz przeciwnie. Ja też nie. W ogóle tego nie uważam za wadę. Z Pawłem podpisujemy pod tym. Dokładnie. Wiecie, macie mnóstwo gier, które zajmują 30, 50, 100 godzin, można je po prostu wziąć. W przypadku Metroida, no nie, protestuję, to nie jest żadna wada, wręcz przeciwnie. Ale wracając, ja się naprawdę zastanawiałem nad tym, czy Super Metroid jest lepszy, czy Metroid Dread. Bo Metroid Dread również wygląda fenomenalnie. Te animacje, które zobaczyłem, o Jezus. A jak na konsoli OLED wygląda? Jak na konsoli OLED. Mówisz, ty masz na OLEDzie, tak. I mówiłeś, że wygląda po prostu przepięknie. Tylko to jest w ogóle, nawet nie tyle co sam Metroid, w ogóle jak wyglądają same gry, to jest jakbyście na nowo odkrywali, a ta barwa kolorów, czerń. Nie, no. Te jeszcze metaliczne barwy, tak, które się pojawiają. Ja na przykład gram obecnie tylko w wersji mobilnej. Nie chce mi się grać w doku. To po prostu inne kompletne są wrażenia z gry. Ale to, co jest najważniejsze, no bo cóż, to jest nadal podcast gamemusic.pl. To, co jest najważniejsze, udźwiękowienie. Powiem to tak. Tak. Efekty dźwiękowe po prostu miażdżą mi cycki. Mariusz, najwyżej wypikasz, ale taka jest prawda. Ja zauważyłem na swoim Twitterze, ludzie, którzy normalnie nie zwracają na to uwagi, ale naprawdę napisali wprost, że udźwiękowienie w Metroidzie jest po prostu fenomenalne. Warto wszystkie te dźwięki, te metaliczne dźwięki, te odgłosy tych wystrzałów, to wszystko, co się tam na ekranie dzieje. No plus jeszcze muzyka. Jak usłyszałem ten motyw główny w menu, później usłyszałem ten motyw, ten charakterystyczny. Jak się zdobywa elementy. Dokładnie. Dawnej cywilizacji, tak. Dokładnie. To jest po prostu świetnie, ale nadal... Nie zmieniono najważniejszego, tego ciężaru, który towarzyszył Super Metroidowi. To jest po prostu czapki z głów dla całej ekipy, bo to jest trudne mimo wszystko wyzwanie, żeby dogodzić fanom, a co dopiero mówić o nowych graczach. Mamy dwóch kompozytorów, o których trzeba byłoby na pewno powiedzieć.
To jest Soshi Abe i Sayako Doi. No i to są młodzi kompozytorzy, którzy naprawdę dopiero od kilku lat pracują w Nintendo, bo Soshi Abe pracował przy The Legend of Zelda Breath of the Wild, Pimpkin 3 Deluxe, a zaś Sayako Doi no to Super Mario Maker 2 oraz Animal Crossing Czyli Horizon. W ogóle byś nawet nie pomyślał, że mogą zrobić muzykę do czegoś takiego. Tak? Masz lekkie, wesołutkie tytuły i nagle masz Metroida. Tak, ale też oryginalną muzykę, znaczy nadwzorował, bo też tutaj jak już wspomniałeś, są te popularne tematy z całej serii, które się muszą pojawiać niczym jak utwory z The Legend of Zelda, czy tam chociażby z Super Mario Bros., ale oryginalna muzyka Kenji'ego Yamamoto, to jest osoba, która no praktycznie przy każdym Metroidzie pracowała, jeżeli chodzi o muzykę, i ona nadzorowała ten projekt. Tak więc ja jestem ciekaw, na ile mieli swobody miała ta dwójka młodych kompozytorów, na ile mieli takiej to, że musieli się trzymać jakichś tam pewnych ram. Ty tam słusznie mówisz ten ciężar, to jest idealne słowo. Ciężar, przytłaczająca cię taka grawitacja. Tam nie ma melodyjnych utworów. No, może zdarzy się przy niektórych tam planszach, bo tam chyba przy jednej takiej planszy to mogłem stanąć i tylko słuchać tej muzyki. No ale w Metroidzie nigdy chyba za bardzo nie o to chodziło, że przechodzisz między planszami albo tymi między takimi sektorami, nazwijmy to, albo elementami tej planety. No to się zmienia jakby całe to udźwiękowienie muzyki, tego sound designu, też o którym cały czas wspominamy z Pawłem. Ale nie o to, nigdy w Metroidzie nie chodziło o to, że ty idziesz i nagle ci wyskakuje jak w Super Mario. Nie. Tam jest raczej coś takiego, że jesteś sam w kosmosie. Jesteś sam w kosmosie, tak, i ten kosmos po prostu czujesz. Tak, masz czuć troszeczkę taką nieswobodnie się masz czuć. To znaczy jest dalej to taki... Ja sądzę, że jakby to 10-latek grał w tą grę, to by się trochę bał, mam takie wrażenie, może 8-latek. 8-latek, który nie ma za bardzo dostępu do internetu, bo wiadomo, internet miesza w głowie, ale... I jakby nie miał takie świeże podejście, to mógłby się czasami przerazić niektórymi elementami, chociażby te wspomniane przez ciebie Emi, tak? Te cyborgi, które nas gonią, to też momentami jest przerażające. I to, co cały czas staramy się też z Pawłem tutaj powiedzieć, no muzyka i jest naprawdę ciężka, niekiedy ciężka, ale żebyście też dobrze nas zrozumieli, nie chodzi to, że za jakiś rock metal tutaj, tylko jest po prostu wszystko się skupia wokół tych, nazwijmy tych syntezatorów, tak, bo one ma te elementy takie elektroniczne, no bo to są takie typowe nawiązania jednak do kosmosu, bo to zazwyczaj się z tym kojarzę ludziom. Mało kto nagrywa orkiestry, żeby pokazać kosmos. Jest mało takich gier, pomijając Dead Space. Ale okej, okay. Pawle, ty coś jeszcze swoje jakieś wrażenia na temat Metroid Dread chciałbyś powiedzieć, czy to już będziesz Moje wrażenia są takie, ludzie. Jeśli macie Nintendo Switcha, bierzcie Metroid Dread, naprawdę, serio. Nie będziecie żałować. No ja też się potem podpisuję. Mnie tylko jedna rzecz znowu smuci, że bo gra odnosi sukces sprzedażowy, no ale czemu się dziwić? Pamiętasz, jak myśmy też, Paweł, rozmawiali, bardzo dobrze, że Metroidy wychodzą tam, nie wiem, co 5, 6, nawet 10 lat, czy nawet i więcej. Bo jakby wychodziły co 3, co 2 lata, to nam by strasznie się przejadła. Przejadły się, ale też jakościowo. Myślę, że po jakimś czasie po prostu ta cała jakość by po prostu zeszła. Poza tym warto jeszcze tutaj odnotować, ta gra powstawała przecież chyba na na 3DS. Na Nintendo DS-a, mój drogi, miał powstać. Tak, albo na Nintendo DS-a, no widzisz. I nagle okazało się, że Nintendo wydaje, wznawia, reaktywuje trupa,
bo tak można to śmiało chyba powiedzieć. I po 15 latach chyba, tak? Wypuszczają tak. to na Switcha, na 35-lecie Metroida, gdzie wszyscy oczywiście oczekiwali Metroida Prime'a kolejnego. Owszem, my z Pawłem czekamy i trzymamy kciuki, żeby się pojawił może w przyszłym, może za 2 lata. Roku. Zaś jeżeli chodzi o tą odsłonę, to ja też podpisuję się z Pawłem. Bardzo dobry tytuł. Czy wymagający? Wymagający na pewno pod względem tego, że trzeba naprawdę zwrócić uwagę na otoczenie. Bo pozyskując te wszelkie udogodnienia w postaci takiego ekwipunku, który dostajemy, tak, bo tu nie zdradzając tutaj szczegółów fabularnych, kiedy już dostajemy jakąś nową umiejętność, to nam pozwala odkryć nowe regiony w mapach. No jest to takie wracanie troszeczkę z punktu A do punktu B. Teraz mamy taką umiejętność, to możemy tam pójść, żeby coś odkryć. No i czasami jest to wszystko tak pochowane, no że naprawdę trzeba się czasami, naprawdę głupie jakieś zagadki, jakąś zagadkę siedzicie przed ekranem 15 minut, a tutaj chodziło o to, żeby jeden klocek gdzieś tam, nie wiem, rozwalić za pomocą rakiety albo umiejętności, którą nabyliście. Tak, ten backtracking tak? na szczęście nie jest wymuszony, on po prostu jest jakoś naturalny. On jest jakoś tak po prostu naturalny. Na tym polega game design, level design. Krótka ciekawostka, zanim skończymy temat Metroid Dread, bo już trochę czasu nam ten tytuł zajął. Metroid Dread jest bezpośrednią kontynuacją fabularną do Metroid Fusion z Game Boy Advance. I z tego, co czytałem, Metroid Fusion jest wykupywany teraz ze sklepu Nintendo eShop na Wii U i na 3DS-a. Że to bije po prostu rekordy teraz popularności. No proszę. No i też niektórzy chyba Return of the Samus na 3DS-a kupują. Nie. No dobrze, kończymy temat Metroid Dread, bo moglibyśmy o całym Metroidzie przegadać mnóstwo czasu. A dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałbym, Mariusz, z tobą pogadać o samym gatunku Metroidvanii, mianowicie o tym, w jaki w ogóle sposób można stworzyć muzykę do tego podgatunku. Wiesz, dlaczego o to cię pytam? Ponieważ zawsze gry z Metroidvanii kojarzyły mi się z takim korytarzem, z taką ciasnotą, z takim, no właśnie takim niepokojem tych korytarzowych dróg, jak to jest na przykład w Metroidzie, ale też z przemierzaniem tych wszystkich małych korytarzy, które na przykład było w Castlevanii, no nie? I to nie jest tak jak, nie wiem, w przypadku Skyrim, czy Obliviona, czy, nie wiem, już chciałem powiedzieć Grand Theft Auto, ale właśnie takich open worldowych, że gdzie nie pójdziesz, to jest zupełnie inna muzyka, przeważnie jakaś skoczna. Wydaje mi się, że w tych... Wyprowadź mnie z błędu. Wydaje mi się, że w tych tytułach dużą uwagę poświęca się właśnie temu, żeby to poczucie tego zamknięcia w jakiś sposób utrzymać. Również pod kątem właśnie tym muzycznym. To znaczy... Takie trochę klaustrofobiczne. No nie wiem, mówię, ja się może mylę, bo mamy przykłady takich gier typowo metroidvaniowych, które mają spokojniejsze melodie, ale nadal coś jest takiego z nimi nie tak. Ja bym, wiesz, też to popatrzył z takiego punktu widzenia od strony rozwoju tego gatunku, jak te gry wychodziły, bo pamiętasz, był taki moment, kiedy Castlevania troszeczkę zeszła na drugi tor, no bo wiadomo, co Konami w pewnym momencie zaczęło robić. Owszem, pojawiały się tam jakieś odsłony na Game Boy Advance i przenośne wersje konsol Nintendo, ale no i też jeszcze pamiętajmy o tej takiej typowej Castlevanii, tej takiej już w 3D bardzo, które się pojawiły później
A Lord of the Shadow bodajże. Wcześniej była Castlevania 64, żeby nie było, że jesteśmy niedokładni, ale później tak, Lords of the Shadow, dokładnie. Mhm. Była przez hiszpańskie studio stworzona, ale to już nie była taka Castlevania, którą pamiętaliśmy wspomnianego tutaj Symphony of the Night, tak? Czy chociażby te jeszcze za czasów NES-a i Super Nintendo Castlevania, czy tam Akamuyo Dracula, tak? Bo to japońska jest taka jeszcze wersja. Sądzę, że właśnie po Metroidzie troszeczkę tą w tej sztafecie, nazwijmy tą pałeczkę Castlevania, seria Castlevania wzięła. Troszeczkę też w między tym samym czasie, wiesz, Metroid i pierwsza Castlevania na NES-a jak się pojawiła, one się chyba w podobnym czasie się pojawiły na... Co nie zmienia faktu, że chyba Metroid trochę zainspirował Konami do tego. Tak, najpierw był Metroid, no wiesz, Castlevania, te pierwsze cztery części, no to były takie typowe side-scrollery, tak. A dopiero później przy Symphony of the Night zmieniono całą formę. No właśnie, popatrzysz teraz, bo moglibyśmy naprawdę z Pawłem chyba bardzo długo dzisiaj przegadać, postaram się też krótko i też te takie skróty myślowe sensownie tutaj wam przedstawić, ale jak zobaczysz, jaka różnica między muzyką z Metroida a Castlevania, jest ogromna przepaść, bo jeżeli patrzymy z jednej strony na Metroida, no to ta muzyka, tak jak tu to powiedziałeś, ona jest taka przytłaczająca, ona nie jest za bardzo wybijająca się, aż tak bardzo w tle, tylko to są, nazwijmy, takie sygnały echa, które tam od czasu do czasu do ciebie dochodzą. Zaś jeżeli popatrzymy na Castlevanię, tak, pierwszą i później jakby kolejne iteracje, no to wchodzisz i masz mówimy o pierwszej, tak? I gdzie na przykład wchodziło się do jakiegoś tam pomieszczenia, to znowu wybrzmiewała inna muzyka i ona ci cały czas przygrywała. No i to jest kompletna inna szkoła muzyki, w sensie inaczej, inny sposób przedstawienia muzyki w grze właśnie z typu tego gatunku, o którym dzisiaj mówimy. I teraz jak troszeczkę się przeniesiemy o kilka, powiedzmy, nie wiem, dwie dekady do przodu, albo nawet może i jedną, no to Castlevania Symphony of the Night teoretycznie też się w niej nic nie zmieniło, ale no przez to, że PlayStation dało możliwość już nagrywania muzyki na CD. Owszem, muzyka cała z Castlevanii, chyba nawet nie ma ani jednego utworu, który był nagrany na orkiestrę. Jest tylko piosenka J-popowa, która została skomponowana przez Rikę Muranakę. To jest kompozytorka, która pisała też piosenki do Metal Gearów. Może kiedyś o tym opowiemy. I ta muzyka, no dlaczego stała się też taka bardzo popularna, bo ona niekiedy stara się, Mishiro Yamane, która była główną kompozytorką do tej odsłony i ona bardzo wypłynęła przez tą odsłonę, to pamiętam, że ta muzyka bardzo przypominała momentami właśnie taką muzykę barakową. Tak, takie jak z filmów Drakuli i tak dalej. Takie klimaty żeby po prostu nie były klisze, tak? Mm-hmm. To nie była muzyka taka, która gdzieś tam powielała pewne schematy. Owszem, można było się doszukać jakichś nawiązań, tak? Jak teraz ty tam mówisz. Ale dalej ona miała te cechy tej muzyki japońskiej. Co mam na myśli muzyki japońskiej? To, że ta muzyka była bardzo taka, powiedzmy, skoczna, momentami melodyjna. Owszem, gdzieś tam były skryte te elementy grozy i tego ambientu. Niemniej jednak sądzę, że no Castlevania bardzo dużo namieszała w tych Metroidvanii, jeżeli chodzi o ten gatunek. No a później, jeżeli popatrzymy na kolejne jakieś tego typu z tego gatunku gier, no to było bardzo długo nic, ja tak sądzę. Później jak patrzysz na przykład wspomnianych jakichś tam, powiedzmy, grach, o których wcześniej też jeszcze rozmawialiśmy przed podcastem, czy tam Cave Story, czy Guatamele, czy Messenger, czy Ori, o którym na pewno niejednokrotnie dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać, czy Hollow Knight na przykład.
no to są zupełnie już inne szkoły, ale trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. Te same gry z Metroidalni, to one nie mają praktycznie żadnych dialogów mówionych. Wszystko się skupia na tekstach. No i co się wiąże z tym, no, że muzyka jakby bierze na siebie troszeczkę ten ciężar narratora. Tak, właśnie, Boże, o tym chciałem powiedzieć. Tak, no. Że ta cała narracja odbywa się i przez sam obraz, nie przez dialogi, to co powiedziałeś, nie ma voice-overów, nic z tych rzeczy, tylko przez głównie obraz i właśnie tak jak powiedziałeś, przez muzykę. Tak, i dlatego tam, i to jest bardzo kluczowe, tak jak na przykład wielokrotnie już tutaj przywoływaliśmy w naszym podcaście, że te japońskie RPG, a szczególnie te pierwsze z czasów NES-a, czy tam Sony PlayStation, to no to on tam się skupia, bardzo muzyka była bardzo taka istotnym jakby elementem, bo ona budowała wszystkie te elementy, napięcia. No. I to sądzę, że jakby w przypadku tego gatunku niewiele się i całe szczęście mam takie wrażenie, nie wiem jakie ty masz zdanie, ale ja sądzę, że jak popatrzę na te wszystkie gry, które tam powiedzmy w przeciągu tych ostatnich dwóch dekad się pojawiły, to styl jakby komponowania i trzymania się, to niewiele się jakby zmienił. Ona dalej pełni tą rolę narracyjną i jest bardzo ważna. Dlaczego Hollow Knight jest taki... W Hollow Knightie to w ogóle masz bardzo mało tekstu. W ogóle masz bardzo pisanego, a mówionym to już o bełkocie, z którego wyskakują tak, jakieś tam powiedzmy skrzępki tekstu, bo Hollow Knighta grałem, przeszedłem, bardzo polecam. To naprawdę Hollow Knight stał się też głównie popularny przez muzykę Christophera Rakina, który tą takim bardzo minimalistycznym podejściem, momentami nawet taką ambientową muzyką i fortepianową też, no to zależało też w jakiej lokacji się znaleźliśmy, on bardzo dużo też wprowadził właśnie przez te minimalizm takich emocji. No bo wiadomo, sama historia jest taka mroczna, można by powiedzieć nawet nawiązania do jakichś tam filmów produkcji Tima Bartona, tak. Tak. Nie ma to nic wspólnego z muzyką danego Elfmana. Ona jest bardzo taka, powiedzmy, momentami mam wrażenie jednotorowa, ale przez to, że jest jednotorowa, to jest dużo poukrywanych takich, nie wiem jak to ująć, takich znajdźków muzycznych i miło się przez to tego słucha. I poza grą ona idealnie spełnia swoją rolę jako taką, powiedzmy, muzykę, ambientową muzykę tła, która nie przeszkadza, ale kiedy ma wspierać w jakimś danym momencie bohatera, to robi. I sądzę, że tak mówię, no, moglibyśmy o kilku grach mówić i nie mamy na to oczywiście czasu, bo jest właśnie ten Guatemala, gdzie tam aż wypływa ta kolorystyka, barwa tych powiedzmy tak, latynoskich klimatów. Tak, i masz takie wrażenie, że bierzesz udział też w takiej walce takiego lucha libre. Tak. Masz takie klimaty. Dokładnie tak, jak też tutaj Paweł mówi, tak więc to z kolei z inną stronę idzie, bo to tam się skupiamy. Jeszcze mam takie przykłady, jak na przykład The Messenger, czyli gra o ninja rodem wyciągniętej z NES-a na przykład. I masz ten utwory te chiptunowe, które nawiązują naprawdę do Ninja Gaiden. Czyli wiesz, niby masz to, co powiedziałeś też, niby są jakieś dialogi tekstowe, niby są w cudzysłowie cutscenki, ale rzeczywiście to, co buduje klimat tej gry, to oczywiście po pierwsze oprawa graficzna, nawiązująca do Ninja Gaiden, ale też muzyka, która nawiązuje właśnie do gier typu Ninja Gaiden, to jest to samo. No i mamy też Ori and the Blind Forest z muzyką Garta Cockera, gdzie muzyka idealnie wplata się, spaja się z obrazem, z szatą graficzną, ze scenariuszem. Tak? Tam gdzie na początku masz sielankę, no to cóż, masz sielankowy motyw, masz takie radosne rytmy, ale im dalej w las, tym ciemniej, tym mroczniej, tym coraz bardziej niebezpiecznie. To jest po prostu perfekcja, to jest coś fantastycznego. Ale powiem, jeszcze ci tylko dopowiem,
moim zdaniem Ori, muzyka do Oriego zdefiniowała na nowo trochę gatunek Metroidvania. Nie wiem, jakie to masz wrażenie. Co mam dokładnie na myśli, bo popatrz sobie, jak jest bardzo rozbudowana pod kątem instrumentarium ta muzyka, a szczególnie już w drugiej części, Will of the Wisp. Ona jest żadna ze znanych współczesnych tego typu gier nie jest tak bardzo rozbudowana instrumentalnie. To znaczy jest bogata pod kątem wielu gatunków. Wiadomo, że jest tam ten, są te orkiestry były nagrywane, no i też same wokalizy. Ja na przykład, wiesz, nie jestem w stanie czegoś takiego znaleźć w Dead Cells, bo też Dead Cells to też jest Metroidvania, czy na przykład nie wiem, czy pamiętasz, jest taka gra Blasphemous. Tak. To jest taka bardzo brutalna gra, bardzo, troszeczkę nawiązująca chyba do hiszpańskiej inkwizycji, mam takie wrażenie. I tam jest muzyka taka, no jest totalnie mroczna, ona chyba nawiązuje troszeczkę do muzyki z gier Bloodborne i troszeczkę Dark Soulsów. Zaś jeszcze, wiesz, mamy Action Verge na przykład po drugiej stronie, już tam o Steam Worldzie na przykład już nie wspominając. Czy mamy Shantae na przykład, The Pirates. To jest Oldboy. Tak mi też jeszcze przychodzi do głowy. Mhm. No, jest naprawdę dużo, dużo, dużo tytułu i w moim przekonaniu, po tym jak myślałem, że Hollow Knight to już taki, no może nie szczyt góry, ale już tak, no naprawdę, no to już trzeba będzie trochę przeskoczyć, no to się pojawia Ori. No i Ori kompletnie w moich oczach zdefiniował ten gatunek, jeżeli chodzi o pisanie muzyki. No ale to tylko i wyłącznie było za sprawą dzięki szaty graficznej, całej historii głównego bohatera, no bo tak jak Garen wielokrotnie nawet wspomina w wywiadach, cytując go, to właśnie spowodowało, że on się zainspirował. On miał bardzo dużo przestrzeni dzięki temu do improwizacji, do różnych improwizacji muzycznych i właśnie tego instrumentarium, którego on tam mógł wykorzystać, tak? Sądzę, że to jest już praktycznie czubek góry lodowej i no teraz, żeby pobić Oriego, a szczególnie jeszcze z drugiej odsłony, no to trzeba będzie naprawdę się postarać, żeby wyszła taka gra. Owszem, ktoś może powiedzieć, a ja za bardzo nie przepadam za takimi, powiedzmy, kawałkami orkiestrowymi, melancholijnymi, ja wolę ten taki chiptune, wolę taką muzykę elektroniczną. Super! Jest Katana Zero chyba bodajże. Jest wspomniany też przeze mnie ten Dead Souls, jest Action Verge. Jest naprawdę, są takie. Jest, najważniejsze jest to, że jest ten wybór tych gier i też samych ścieżek dźwiękowych. Tak, Boże, ja się w ogóle cieszę, że podjęliśmy w końcu ten temat, bo parę rzeczy w końcu ułożyło mi się też w głowie. I też to, co ty powiedziałeś, to, co podkreśliłeś już na samym początku, czyli to, jak bardzo muzyka w Metroidvaniach jest istotna właśnie dla, przede wszystkim dla narracji, jak ona się wybija i no może nie jest to takie wybicie na ten pierwszy plan, tak, że nie jest to muzyka najważniejsza, że muzyka to nie jest coś, co jest rzeczywiście najważniejsze, ale też nie jest też takim czymś, co ma przegrywać w tle i to jest też też to, co jest bardzo istotne. No i oczywiście to buduje klimat. To jest najważniejsze. Czyli to, co ja doceniałem w Super Metroidzie, na szczęście to się powtarza w każdej kolejnej grze. No i chyba też to, co ty powiedziałeś, że Ori and the Blind Forest to jest właśnie taki szczyt szczytów i może trudno to przeskoczyć. Może w końcu ktoś się taki pojawi, który podejmie wyzwanie. No zobaczymy. Mariusz, zanim skończymy, zanim podsumujemy to, co żeśmy gadali, musimy przejść do kolejnego punktu naszego spotkania, czyli nasza topka trzech. Wiesz, o czym mówię? To nasze top trzy. Nasze top trzy najlepszych, dobra, niech i tak będzie, soundtracków do gier z podgatunku Metroidvania. Zacznę od Cię. Mm-hmm.
Może już dzisiaj zdradziłem swoje trzy pozycje, tak więc tak, na trzecim miejscu jest Hollow Knight Christophera Rakina i to jest to, co może tak dopowiem, to jest to, czego sądzę każdy z nas czasami potrzebuje, takiej muzyki, która u nas ucisza, a nie wybija nas z rytmu i wprowadza nas taki trochę nastrój, jakby powiedzieć, takiej nostalgii do muzyki troszeczkę sprzed 10 lat, jak słyszeliśmy, a może nawet sprzed 20, gdzie stawiano bardzo na melodię, chociaż Christopher Larkin nie jest Japończykiem, bo jest Kanadyjczykiem, no to naprawdę potrafił ująć za pomocą muzyki te wszystkie emocje. Emocje jakby tego bezimiennego, cichego bohatera, który przemierza te zgniłe królestwo opustoszałe, które żyło kiedyś pełniem życia, jeżeli chodzi o te takie, powiedzmy, robaczywe historie. I pięknie to przedstawił za pomocą naprawdę, sądzę, bardzo prostych elementów, no i samego fortepianu, bo fortepian tam bardzo ważną rolę gra. I zresztą też odsyłam was do przesłuchania fortepianowej aranżacji Hollow Knighta, bo jest przepiękna. Tak więc u mnie, tak, trzecie miejsce Hollow Knight i Christopher Larkin. Pięknie, wspaniale. U mnie króciutko, na trzecim miejscu Axiom Verge, czyli gra jednego człowieka, Thomasa Happa, który stworzył w zasadzie wszystko do tej gry. I to jest taki tytuł typowo side-scrollerowy action adventure, który garściami dosłownie czerpie z takich tytułów jak Metroid, Contra, Blaster Master, może troszkę zapomniany, Bionic Commando, jakiś milion innych gier z Pegasusa z czasów mojej młodości. Muzykę również. Te gry, te elementy z tych gier, które wymieniłem, również na tym soundtracku się pojawiają. Jest ciężar Metroida, jest adrenalina rodem z Kontry, przygoda z Blaster Master i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie chyba to, co najważniejsze elementy, które pojawiają się na tym soundtracku, są w jednym miejscu i idealnie pasują do klimatu samej gry. Naprawdę polecam i samą grę, i tak jak mówię, muzykę autorstwa Thomasa Happa. Króciutko ode mnie. Mariusz, druga część. Drugie miejsce. To jeszcze zanim przedstawię to drugie miejsce, to też bym chciał się tutaj trochę wytłumaczyć. Dla mnie osobiście te trzy... Nie miałem problemu z wytypowaniem takiej mojej świętej trójcy. I moim zdaniem te trzy soundtracki, które dzisiaj wam przedstawiam, to jest idealny przykład tego, jak się powinno pisać muzykę do tego podgatunku Metroidvanii i w jaką stronę też kompozytorzy czy deweloperzy w moim przekonaniu powinni kierować swoje tytuły, jeżeli myślą o tworzeniu gier. Jeżeli chodzi o drugą pozycję, no to nie będzie to może żadna niespodzianka, szczególnie dla Pawła. A mianowicie chodzi o Castlevania Symphony of the Night. To jest klasyk. To jest dosłowny klasyk od, tak jak powiedziałem, sądzę, że jak niektórzy mówią, że chodzi dla kogoś może Super Metroida będzie najlepsza ścieżka dźwiękowa albo z Metroid Prime'a, no to sądzę, że w tym takim, powiedzmy, w całej cyklu gier o tym Alucardzie i też jakby Castlevanii, no to sądzę, że Symphony of Night to jest takie czołowe miejsce chyba. Ja wiem, że są naprawdę inne pozostałe świetne ścieżki dźwiękowe z tej serii. Niemniej jednak sądzę, że Symphony of Night to jest no kwintesencja w ogóle tej serii. Skomponowana muzyka przez wspomnianą już tutaj dzisiaj Mishiro Yamane i też wielu innych kompozytorów, w tym piosenka Riki Marunaki.
No, co ja mogę powiedzieć? No, chyba po Wojciechu Kilarze, który, świętej pamięci Wojciechu Kilarze, który skomponował muzykę do filmu Dracula w Coppoli, no to to jest druga moja najlepsza ścieżka dźwiękowa, jeżeli chodzi o muzykę, która pokazuje, przedstawia świat wampirów, bestii, wilkołaków i tego typu innych nocnych stworzeń. Tak więc dla mnie osobiście tak, Castlevania to jest no pełne zasłużone drugie miejsce i też taki święty graal trochę dla tego gatunku. I jeżeli nie macie albo kolekcjonujecie ścieżki dźwiękowe, to jest, musicie posiadać. W pierwszej, w takiej, jak macie, jak będziecie mieli biblioteczkę, no to przynajmniej wśród tych 10 soundtracków ta ścieżka dźwiękowa powinna się znaleźć. A u ciebie, Pawle, drugie miejsce? No ja przyznam szczerze, jeśli chodzi o te dwa pierwsze miejsca, to miałem dużą, naprawdę bardzo dużą zagwozdkę i się tak bardzo długo zastanawiałem, co powinno się pojawić na pierwszym miejscu, na drugim miejscu. Nie, może część osób mnie zabije, jeśli to powiem, a może nie, ale na drugim miejscu pojawiła się muzyka, no, dajesz. Muzyka z gry Ori and the Blind Forest, Garetha Cockera. To tytuł, który już, no cóż, został przez nas wzniesiony na piedestały i chwaliliśmy Garetha Cockera za jego umiejętności. No ja mogę jedynie tylko to dodać, że to jest muzyka idealnie wpleciona w obraz, w malowniczy obraz. Jest czasami baśniowo i radośnie i przestrzennie, a czasami jest nieco mroczniej, nieco ciasno i nieco też ciemno. No i bywają również niebezpieczne momenty, tak czy inaczej. No, słychać po prostu, że Garrett Cocker się bawił trochę muzyką i miał możliwość stworzenia tego typu muzyki. Bardzo dobrze, że dostał możliwość pracowania z orkiestrą, bo myślę, że bez tego no, tak genialnej muzyki nigdy byśmy chyba nie dostali. Przynajmniej tak mi się wydaje. Drugie miejsce ode mnie. Ori and the Blind Forest, Garrett Cocker. Wiecie co, teraz po prostu zabawna sytuacja. Nie, domyślać. Ja już wiem, co Paweł będzie na pierwszym, a ja na pierwszym mam właśnie Ori and the Blind Forest. Słuchajcie, to jest niebywałe. Dzieli nas kilkadziesiąt kilometrów, ale nie wiem, my się chyba przyciągamy myślami, naprawdę. To jest chyba nie pierwszy i ostatni raz, kiedy te nasze typy będą bardzo bliskie siebie. Tak więc tak, u mnie pierwsze miejsce Ori and the Blind Forest, Garetha Cockera. No tutaj dużo już było powiedziane na temat tej muzyki. Paweł też zgrabnie też wszystko to ładnie podsumował. Sądzę, że jeżeli naprawdę szukacie takiego połączenia na zasadzie, że trochę jakichś radosnych melodii połączonych z jakimiś mrocznymi klimatami, to jest ważne, że też tą ścieżkę dźwiękową bardzo miło się słucha poza samą grą. To znaczy ona spełnia swoją rolę grając już w sam tytuł, natomiast poza grą również spełnia swoją rolę i się broni. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc dla mnie to jest kwintesencja na razie tego podgatunku Metroidvanii i to jest na razie szczyt gór. Ja nie wiem, no długo chyba trzeba będzie poczekać, aż ktoś przebije, choć wiemy, że dużo wychodzi nawet, jakby nie patrzeć. Naprawdę w ciągu roku może z jeden albo z dwa tytuły się pojawiają, a jeżeli chodzi o ten gatunek. Trudno, trzeba będzie poczekać na pewno, ale dla mnie osobiście faktycznie miałem problem właśnie Blind Forest albo Will of the Wisp i to, bo Will of the Wisp jakby rozwija troszeczkę te pomysły, które zapoczątkował Garrett w Blind Forest, ale jednak sądzę, że niektóre utwory i też te wokalizy, które można usłyszeć, no i sam temat główny, no
sądzę, że będzie mi przez wiele, wiele lat towarzyszył. Tak więc tak, u mnie pierwsze miejsce Orient Blind Forest, Gareth Cocker. Pawle? Nawet mnie nie denerwuje. Ja coś tak czułem. Ja coś tak czułem, jak wymieniłeś kasowanie Symphony of the Night na drugim miejscu. Ja coś tak czułem w kościach, że na pierwszym u ciebie będzie Orient the Blind Forest. I no, bądźmy szczerzy, wszyscy to przewidywali. Wszyscy, z tobą włącznie. No tak, kto robił zakłady, kto wygrał. Musimy to jednak powiedzieć. U mnie na pierwszym miejscu oczywiście muzyka z Castlevania Symphony of the Night od Mishiru Yamane. Soundtrack, który po prostu wbił mnie w fotel. Mam płytę winylową, mam płytę CD. Jestem po prostu fanem tej gry, fanem muzyki. Klimat z filmu Drakuli po prostu wylewa się z tego soundtracku, ale Yamane postanowiła również dodać tam parę innych gatunków. Mamy też muzykę klasyczną, mamy techno, mamy gotyk, mamy rock, new age, jazz, jakieś odmiany metalu z dużym naciskiem na thrash metal. No i oczywiście motyw kończący autorstwa Murukany i Heinza, Tony'ego Heinza, to akurat trzeba przypomnieć, no i z wokalem Cynthia Harrell. Fantastyczny soundtrack. Nie wiem, co jeszcze mogę więcej powiedzieć, bo Mariusz już to powiedział. Jeśli nie graliście nigdy w grę, ja naprawdę polecam. To jest tytuł, który razem z Metroidem na zawsze zdefiniował ten podgatunek Metroidvanii. Pod kątem muzycznym to jest no, czołówka, naprawdę czołówka, jeśli chodzi o serię Castlevania. Może kiedyś o samej Castlevanii, kiedyś jeszcze więcej powiemy. Chyba, że już mówiliśmy, tylko ja mam sklerozę. Nie, jeszcze nie. Czyli jeszcze wszystko, kiedyś powiemy. Czy jeszcze wszystko przed nami. Podcast, no tak. No dobrze, Mariusz, jakieś słowa zakończenia na naszą rozmowę? Ja próbuję coś takiego znaleźć u siebie, ale taką może... Taką klamrę, która zamknie. Taką klamrę, tak? Dokładnie, ale zacznę od ciebie, bo ty zawsze masz wygadane. Ja mam wygadane. No, też jakby tematem naszego spotkania to było omówienie tego, tak sądzę, jak się ta muzyka w tym gatunku, podgatunku Metroida nie zmieniała na przestrzeni tych kilku dekad albo kilkudziesięciu lat. No sądzę, że to już też powiedzieliśmy tutaj z Pawłem w połowie tego podcastu, że się zmieniała i że jednak były te dwie różnice, ta szkoła od Nintendo, szkoła po prostu Konami i później jakieś inne powiedzmy niezależne studia zaczęły stworzyć swoje własne jakieś takie nadimpretacje tej muzyki. No i też trzeba to szczerze powiedzieć, że już no, teraz z takich japońskich, z japońszczyzny, jeżeli chodzi o Metroidanie, no to jest, no nie ma już praktycznie, tak? No jest Metroid, wiemy oczywiście, że Bloodstain też się pojawił od autora, który stworzył przecież serię Castlevanii, no ale tak poza tym to cisza, no głównie zachód, głównie zachodnie, amerykańskie studia tworzą najwięcej tego typu gier. No i też to pokazuje, jak ta muzyka znacznie się różni od tego, co japońscy kompozytorzy komponowali. Jaka jest przyszłość, jaką mógłbym wróżyć? Ciężko tutaj wróżyć z fusów. Ale jeżeli mamy takiego Oriego i mamy naprawdę kilka innych świetnych gier, między innymi też Axiom Verge, wspomniany przez Pawła, czy chociażby Hollow Knight, trzeba pamiętać o tym, że kontynuacja Hollow Knighta już tuż za rogiem, mam nadzieję, że już w przyszłym roku wyjdzie, to też na szczęście nie wychodzi tak, że mamy co pół roku, nie wiem, z 2-3 tytuły. Mamy co najwyżej jeden, może dwa tytuły się znajdą w ciągu pół roku z tego podgatunku. No i też nie zawsze ta muzyka idzie w parze z samą grą, bo trzeba też to przyznać, że nie każda gra dysponuje naprawdę dobrze skomponowaną ścieżką dźwiękową.
to jest niezłatwe. To jest trudny orzech do zgryzienia i to jest to, co już też było tutaj dzisiaj powiedziane. Wszystko zależy od wizualizacji, historii, całej fabuły, no bo to inspiruje później kompozytorów do tego, żeby przedstawić tą wizję tego świata. A jak ona już będzie przedstawiona, no to już naprawdę jest wiele czynników, o których może kiedyś z udziałem któregoś z kompozytorów, może Garetha kiedyś zaprosimy, to porozmawiamy wtedy o całym procesie tworzenia. Tak więc jakby z mojej strony, zamykając ten temat, no to tak jak mówię, na szczęście ta muzyka nie stanęła w miejscu, jeżeli chodzi o komponowanie tego podgatunku. Wręcz przeciwnie, ona tam po prostu się rozwija swoim własnym takim jednostajnym tempem. Ja tylko tak dopowiem, rozwinę swoją myśl, którą powiedziałem trochę wcześniej, mianowicie to, że cieszę się, że posiedzieliśmy, pogadaliśmy na ten temat i trochę rzeczy ułożyło się w końcu w mojej głowie, bo Metroidvania jako tako podgatunek, no i gry z tego podgatunku, no cechują się tym, że są generalnie trudne, ale też nauczyłem się, że mówienie o muzyce do tych gier jest dosyć trudne i trudno mi było właśnie powiedzieć, co jest z nich takiego szczególnego, co jest nieszczególnego, ale na szczęście w tej rozmowie to się wszystko wyklarowało i to jest to, co ty powiedziałeś i później zostało podkreślane przez nas, że ważne jest, żeby ta muzyka z jednej strony nie przeszkadzała, z drugiej budowała klimat, a z trzeciej strony no, stanowiła ten jednak duży element narracyjny. To, co było w Super Metroid, tak naprawdę najważniejsze, że czułeś to niebezpieczeństwo, czułeś tę pustkę kosmosu, czułeś to, że przebiegasz przez jakieś korytarze, metalowe korytarze pełne, wypełnione jakimiś kosmitami i czułeś tę niepewność, ten chłód na karku i to było czuć nie tylko przez muzykę, ale również przez sound design. To też jest ważne, też jest istotne. Jak wyglądać będzie przyszłość tych Metroidvanii? Trudno mi powiedzieć. Bardzo trudno mi powiedzieć. Myślę, że musimy po prostu poczekać na to, co ta przyszłość przyniesie. Ale takim jednym okiem patrzę przede wszystkim na indie deweloperów, tych niezależnych producentów, którzy zawsze mają jakieś pomysły i wiedzą, co sami chcieliby zobaczyć w takich grach. Nie wiem, może kiedyś się kiedyś doczekamy się takiego tytułu, który przebije pod każdym względem, czy to Castlevania Symphony of the Night, czy Ori and the Blind Forest. Na razie to jest to, co też powiedziałeś. Trudno nam wróżyć z fusu, zobaczymy, co ta przyszłość nam przyniesie. Trudny temat. Tak jak mówię, to był bardzo trudny temat, ale chyba przez niego przebrnęliśmy. Ale bardzo zacny temat. Słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach pod podcastem na YouTubie i na Discordzie, co wy myślicie, co wy sądzicie na ten temat. Jaką macie swoją ulubioną trójkę. Dokładnie, wymienicie swoje ulubione Metroidvanie. No i oczywiście słuchajcie nas na Spotify, Google Podcast, na iTunesie, na SoundCloudzie i oczywiście na YouTubie. No i tak jak wielokrotnie mówiliśmy, zapraszamy na naszego Discorda, gdzie dzieją się różne rzeczy, rozmawiamy z fajnymi ludźmi i umawiamy się na granie nie tylko w Mario Karta, nie tylko w Monster Huntera. Mamy mnóstwo innych gier na tapecie, w które chcielibyśmy z wami zagrać. I się rozgadałem. Muszę się napić wody, tylko nie mam wody przy sobie. Słuchajcie. To był 30 odcinek. To był. Dlatego. To był 30 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony. A jak zawsze serdecznie kłania się w pas Mariusz Borkowski. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.